Cześć, dzień dobry. Kłania się Marek Zellner z Codilli. Jesteśmy w centrum Wrocławia w firmie Spirosoft, gdzie gości nas Marek Wierucki, tester oprogramowania. Nie przypadkiem tester oprogramowania, ponieważ właśnie o testowaniu będziemy dzisiaj rozmawiać. Cześć Marku. Witam, cześć. Nazywam się Marek Wierucki i od ponad 8 lat testuję oprogramowanie. Aktualnie pracuję dla firmy Spirosoft. Jest to polska firma, która od 3 lat dostarcza oprogramowanie dla firm z całego świata. A jak ty tutaj trafiłeś i jak wyglądała twoja kariera? Czy ty zawsze byłeś testerem w ogóle? Tak, zaczynałem jako tester manualny. Wychodzi na to, że 8,5 roku temu. I to jest już któraś firma, dla której świadczę usługi. Aktualnie jestem kontraktorem, więc potrafię pracować dla kilku klientów jednocześnie, ale w tym momencie świadczę głównie usługi dla Spirosoft. Jak to się stało, że zostałeś w ogóle testerem? Zaraz po studiach skończyłem elektronikę. Od razu wtrącę, że jak widać, nie trzeba skończyć konkretnych studiów, żeby wykonywać taką pracę jak ja. Aplikowałem do firmy IT na stanowisko testera. Było to trochę aplikowanie w ciemno. Nie wiedziałem do końca, z czym to się wiąże, ale wyszło tak, że ta praca na tyle mi się spodobała, że kontynuuję już tą pracę przez ponad 8 lat. Na czym polega w ogóle praca testera oprogramowania? Żebym nie użył stwierdzenia masło maślane, no w skrócie tak, no tester oprogramowania testuje wytwarzane oprogramowanie. Jest to stanowisko często inżynierskie, w którym jesteśmy członkiem zespołu, który wytwarza oprogramowanie. Możemy uczestniczyć na różnych etapach tego procesu. Tester testuje funkcję danego oprogramowania, uczestniczy w procesie wytwarzania dokumentacji do tego oprogramowania, doradza klientowi, współpracuje z różnymi stanowiskami. To jest bardzo rozbudowany temat, ale tak naprawdę w skrócie sprowadza się do tego, że odpowiadamy za jakość wytwarzanego oprogramowania. A gdyby na to spojrzeć z punktu widzenia osoby totalnie zielonej, początkującej, od czego ona będzie zaczynała? Jak taka ścieżka wygląda? Nie wiem, czy jest jakaś standardowa ścieżka. Mogę powiedzieć, jaką ścieżką poszedłem ja. I w moim odczuciu jest to całkiem naturalny proces. Zacząłem od testowania manualnego, czyli fizycznie posiadałem, akurat w moim przypadku, urządzenia mobilne, na których były zainstalowane aplikacje. Wyznaczałem pewne przypadki testowe, przez które należało przejść i sam je wykonywałem. Może powiem od razu, co to są przypadki testowe. No przypadki testowe, tak mówiąc ogólnie, jest to instrukcja krok po kroku, która opisuje przejście przez funkcję oprogramowania włącznie z oczekiwanym efektem końcowym. Pozwala to osobom, które wykonują testy, w kontrolowany sposób przejść przez ścieżkę użytkownika i pozwala również zweryfikować, czy dana aplikacja wykonuje odpowiednie akcje w oczekiwany sposób. Ale to nie jest tak, że to jest dla każdego, że bierzesz telefon, nie umiejąc nic, po prostu klikasz. Wymaga to pewnych umiejętności, kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia. Część zadań na pewno nie jest bardzo złożona, ale w takiej pracy przydaje się to tło, często używane słowo to jest background techniczny. Doświadczenie z tego typu urządzeniami, doświadczenie biznesowe związane z taką aplikacją jest na pewno przydatne. Myślę, że taka osoba, która nie ma doświadczenia, na pewno może wykonywać część takich zadań, jednak z czasem zauważy, że są pewne bariery, gdzie musi wykonać dodatkową pracę, aby uzyskać jakiś efekt bądź przetestować jakieś przypadki. Podając przykład, są teraz popularne aplikacje mobilne multi-wallet, gdzie mamy wiele kont podpiętych pod jedną kartę, możemy transferować pieniądze. W tym przypadku osoba, która ma do czynienia z takimi aplikacjami, na pewno poradzi sobie lepiej, będzie miała niższy próg wejścia, żeby zacząć pracować, zacząć testować. Dostrzeże pewne funkcje aplikacji, które nie będą oczywiste dla osoby bez doświadczenia, będzie mogła je wskazać, przetestować, może znaleźć jakieś błędy poprzez referencje do istniejącego już oprogramowania. Mówimy o testerze manualnym, to był początek twojej kariery w tej branży, natomiast jest jeszcze coś takiego jak testowanie automatyczne. Tester automatyczny tudzież automatyzujący. Czym to się różni od testowania manualnego? To niekoniecznie musi być rozbieżne. Tester, który pisze
testy automatyczne, może również wykonywać testy manualne i ta wiedza na pewno mu będzie pomocna. Jeśli chodzi o różnice, testerzy manualni nie tylko klikają po ekranie, mówiąc kolokwialnie, również używają dodatkowego oprogramowania, którym się wspierają, piszą skrypty, wyciągają informacje z urządzeń, logi, kiedy raportują błędy, generują dodatkowe pliki, które są pomocne później w identyfikacji danego błędu. Jeśli chodzi o testerów, którzy automatyzują ten proces, no to tutaj już jednak mamy do czynienia z rzeczami, które wymagają jakiejś wiedzy w kontekście programowania. Nie ma określonego języka, którym trzeba pisać, nie ma określonego narzędzia, z którego trzeba korzystać. To zależy od projektu, od specyfiki projektu, od wymagań. Czasami mamy możliwość dowolnego wyboru narzędzia, którym się posługujemy. Jednak tutaj ten próg wejścia jest wyższy. Jednak tak jak wspomniałem, nie musi być to rozbieżne. Można wykonywać to i to. No właśnie, wspomniałaś o progu wejścia. Mówi się, że próg wejścia na stanowisko testerskie jest niższy niż na stanowisko programisty. Pytanie do ciebie, czy się z tym zgadzasz, czy to prawda? I pytanie numer dwa, czy tester w ogóle musi umieć programować? Odpowiadając na pytanie pierwsze, powiem, jest to prawda. Jednak nie można zapominać o tym, że nie można wyjść od tak i być pewnym, że żadna wiedza nie będzie potrzebna. Trzeba zgłębiać tą wiedzę, trzeba się rozwijać, trzeba czasami wchodzić w głębi w dany temat. Jednak tak, w wielu przypadkach można zacząć pracę jako tester, nie mając doświadczenia w programowaniu, w branży IT. Jeśli chodzi o drugie pytanie, ta wiedza nie jest wymagana, również nie będzie wymagana w przypadku pewnych odnóg tej ścieżki kariery, idąc od tego poziomu testera manualnego. Jednak wchodząc w pewne kwestie techniczne, będzie na pewno przydatna. Jeśli chodzi o to stanowisko inżyniera testów automatycznych bądź inne pokrewne, tutaj ta wiedza będzie wymagana przynajmniej w stopniu podstawowym lub średnio zaawansowanym. Od czego powinna zacząć osoba, która myśli o karierze testerskiej? Myślę, że przede wszystkim nie powinna bać się aplikować na tego typu stanowiska. W wielu miejscach, w wielu firmach znajdzie się miejsce dla osób bez doświadczenia, gdzie dostaną one szansę rozwijania swoich umiejętności. Ale kompletnie bez żadnego doświadczenia? Tak, ale trzeba pamiętać o tym, że będzie to wymagało pewnego nakładu pracy. Dobrą radą byłoby, jeżeli na przykład ktoś uczestniczy w bootcampach, w kursach programowania, jak w Codilli, żeby przy okazji uczenia się wytwarzania oprogramowania zadawał sobie również takie pytanie: ok, jak przetestować to oprogramowanie, które wytwarzam? Nawet w codziennym życiu, wykonując pewne zadania, przygotowując się do rozmów rekrutacyjnych, można testować rzeczywistość, testować programy, przedmioty, z których się codziennie korzysta i w głowie układać sobie już sposób definiowania tych przypadków testowych, o których już wcześniej wspomniałem. Czyli mamy niski próg wejścia, właściwie z tego co mówisz to wynika, że nawet bardzo niski, może być on bardzo niski, a jak to jest z zarobkami, jeżeli chodzi o porównanie poziomu zarobków testera i programistów? 15K? To może dla juniora? Nie rozmawiajmy o kwotach, nie, o takich kwotach nie rozmawiamy, jeśli chodzi o rynek. Na pewno tester oprogramowania z podobnym doświadczeniem jak programista będzie w większości przypadków zarabiał mniej. Jednak jeśli chodzi o testerów posiadających pewne doświadczenie, pewną wiedzę, która jest bardzo potrzebna pracodawcy, zarobki mogą przekraczać zarobki doświadczonych programistów. Jest to kwestia indywidualna i zależy głównie od potrzeb firmy, która wytwarza oprogramowanie, oraz od doświadczenia osoby, która aplikuje. Doświadczenie to jedno, a druga sprawa to kwalifikacje, o których coraz częściej się mówi, zwłaszcza te tak zwane kompetencje miękkie. I tutaj chyba testerzy jednak powinni posiadać je w większym stopniu niż programiści nawet. Tak, tutaj mogę się zgodzić. Testerzy tak naprawdę często zespajają te wszystkie stanowiska, które są związane z projektem, współpracują z wieloma osobami, umiejętności miękkie są jak najbardziej przydatne.
To możemy od razu przejść do cech, które się przydają jakie? W testowaniu. Ja bardzo cenię sobie skrupulatność. To świetnie widać u osób, które dopiero zaczynają karierę, gdzie tester jeszcze nie zdążył popaść w pewną rutynę. W tym przypadku ta skrupulatność, o której już powiedziałem, jest bardzo przydatna. To fajnie widać u osób mało doświadczonych, jak one rzetelnie notują wszelkie spostrzeżenia, wszelkie znaleziska. Osoby doświadczone często już bazując na pewnych priorytetach, wiedząc co jest mniej potrzebne, bardziej potrzebne, skupiają się jednak na konkretnych przedmiotach. Czy rutyna przeszkadza w pracy testera? Tak, może przeszkadzać. I ten problem w jakiś sposób jest adresowany przez te testy automatyczne, o których już wspominaliśmy. W całym cyklu wytwarzania oprogramowania wiele razy musimy wracać do rzeczy, które już wytworzyliśmy, żeby zobaczyć dla przykładu, jak nowo napisane funkcje mogą na nie wpływać, czy przypadkiem czegoś nie psuły, to są tak zwane testy regresji. W tym przypadku, żeby obniżyć koszta i obniżyć ten współczynnik rutyny, który się pojawia, pisane są testy automatyczne, które wykonują to za nas i więc dla określonych kroków, które są wykonywane, jest pewien oczekiwany rezultat. Te testy to sprawdzają i w tym przypadku w bardzo szybki sposób dają informację zwrotną, czy jest jakiś inny efekt naszych działań. Testerzy nie muszą wykonywać w takim stopniu tych testów manualnych, które tak naprawdę zajmują dużo czasu i są jakimś kosztem. A mógłbyś opisać w takich prostych słowach w ogóle, na czym polega tworzenie testu automatycznego? Bo jeżeli chodzi o oprogramowanie, to osoby z minimalną wiedzą i doświadczeniem nawet mogą sobie gdzieś tam do kodu, do źródła strony zajrzeć i zobaczyć, jak wygląda w ogóle taki kod. A czy to jest jakoś podobne do testów? Jak się je tworzy? Na czym polega taka praca? W skrócie jest to program komputerowy, który sprawdza inny program komputerowy. Czyli programujesz? Tak, programuję. W dużej mierze programuję, tak, no zajmuję właśnie się programowaniem. Jak to wygląda od strony praktycznej? No trzeba pamiętać, że jednak te testy automatyczne pokrywają różne zakresy. Mogą być testy, które testują funkcje aplikacji. Operują na tej warstwie interfejsu, czyli tej dostępnej dla użytkownika, i generują akcje pokroju kliknięcia w dany element, sprawdzenia tekstu, koloru, wyszukiwania elementów na stronie. Są też testy, które sprawdzają wydajność danego rozwiązania, czyli mogą symulować akcje wielu użytkowników naraz. Na przykład dla serwisu, który sprzedaje bilet na mecz, to jest bardzo istotne, tak? Klient, zanim wypuści dany produkt, w tym przypadku serwer, który wyprzedaje takie bilety, chciałby wiedzieć, co by się wydarzyło, jakby naraz 200 tysięcy osób chciało kupić bilet, albo jak wiele osób byłby w stanie taki system udźwignąć, zanim wydarzy się coś nieoczekiwanego i jaki będzie efekt takiego wydarzenia. To może być też test, który sprawdza wydajność, podobną, o której mówisz, na przykład jakiegoś dużego salonu AGD, w którym sprzedawane są pralki, które również są testowane przez testerów, prawda? Bo teraz różne urządzenia domowe są już tak zaawansowane, że tak naprawdę tak, to również jest wasza praca. Tak, w każdym z tych urządzeń jest program komputerowy, który nim steruje. W Spirosoft pracujemy również nad rzeczami związanymi z branżą motoryzacyjną, więc tak naprawdę zakres testowania jest bardzo szeroki. Często słyszy się o tym, że programiści mogą pracować zdalnie, niektórzy nawet 5 dni w tygodniu, a jak to jest z testerami? To wszystko zależy od projektu. W wielu przypadkach potrzebna jest ta interakcja międzyludzka. Myślę, że można to zastąpić narzędziami do zdalnej komunikacji. Tak jak mówiłem, to wszystko zależy od zestawienia umowy z klientem, specyfiki danego projektu, ale tak, jak najbardziej taką pracę można wykonywać zdalnie non-stop, bądź od czasu do czasu w postaci tak zwanego home office, tak, czyli pracy zdalnej z domu. W wielu przypadkach testerzy są rozliczani nie z tego, czy siedzą w biurze, tylko tak naprawdę z wykonywanej pracy, a dzisiejsza technologia pozwala na to, że możemy to robić zdalnie.
Mówiliśmy dużo o rutynie, ale rutyna to jest coś takiego, co przychodzi z doświadczeniem, z wiekiem, z czasem. Jakie jeszcze kompetencje powinien posiadać tester? Na pewno nie powinien się zrażać w sytuacjach, w których coś nie działa, bo tak naprawdę będzie to środowisko, w którym on pracuje. Pracuje na rzeczach, które jeszcze nie są ukończone. I normalnym cyklem jest to, że te rzeczy nie będą działały w pierwszych etapach tak, jak powinny. Myślę, że tutaj ta umiejętność może nie psucia, ale wchodzenia głębiej w temat. Potrzeba naprawiania. Potrzeba naprawiania w jakimś stopniu też. Ale dobrze, określmy to jako umiejętność psucia. To jest na pewno przydatne. Osoba, która nie zatrzyma się na oczywistych ścieżkach, ale będzie zadawała sobie pytania, które będą testowały sprawę od drugiej strony. Będzie wprowadzała dane, które nie do końca będą logiczne, żeby zobaczyć, jak system przyjmie rzeczy, które są nieoczekiwane. Tak? Musi być to osoba, która w jakimś stopniu będzie przewidywała to, gdzie mogą być pewne niedopatrzenia, gdzie może coś nie działać tak, jak powinno. Będzie analizowała zależności między funkcjami, potrafiła przewidzieć, jak one mogą ze sobą współgrać, jak mogą na siebie działać i jakie błędy mogą generować. Myślę, że też, że ważną kwestią związaną z tymi umiejętnościami miękkimi, o których już rozmawialiśmy, jest sposób komunikacji tych znalezisk, tych błędów, które są raportowane przez testerów. Tutaj ważne jest, żeby przekazać te informacje osobom, które jednak tworzą to oprogramowanie w taki sposób, żeby ich nie urazić, żeby to polegało na współpracy, żeby wszyscy byli świadomi, że razem odpowiadają za wytwarzane oprogramowanie, a nie było to typowe wytykanie błędów. A jak to wygląda w kontekście rozmów rekrutacyjnych? W jaki sposób się do nich przygotować, o czym myśleć? Myślę, że nie ma takiego jednego schematu, wedle którego wszystkie rozmowy rekrutacyjne na stanowisko testera się odbywają. To wszystko zależy od osoby, która weryfikuje. Sam uczestniczę w tych rozmowach po jednej stronie jako weryfikujący. A byłeś też po drugiej. Tak, byłem też po drugiej i wyglądało to różnie. Mogę podać przykłady tego, jak ja podchodzę do takiej weryfikacji, kiedy przychodzi kandydat. Staram się nie zadawać mu zamkniętych pytań, tylko opisywać pewne sytuacje i zobaczyć, jak taka osoba się w nich odnajdzie. Zależy mi bardziej na toku myślenia, a nie konkretnych narzędziach, bo tak naprawdę jeśli dana osoba ma dryg do testowania, jeśli ma pewną bazę, z której może korzystać, a nie pamięta być może jednego narzędzia, które byłoby w tym przypadku kluczowe, to nie jest problem, to zawsze można szybko nadrobić. To zapytaj mnie. Przyszedłem na rozmowę, chcę być testerem. O kurde, to jest dobre. Czy możemy zrobić burzenie czwartej ściany? Tak. Czy mogę prosić o mazak? Jestem twoim klientem i poprosiłem twój zespół, żebyście wytworzyli dla mnie mazaki w różnym kolorze. Wymaganie jest takie, że jest bardzo ogólnie opisane, tak? Jest to czarny mazak i prosiłbym ciebie jako testera, abyś wymienił mi przypadki testowe, które pozwolą przetestować ten mazak. Pod względem koloru, czy? To już zależy od ciebie. Po pierwsze, muszę go otworzyć. To jest jakiś krok, ale na pewno jest to funkcja zatyczki, tak? Czyli mazak powinien mieć zatyczkę, którą możemy zamknąć, która pozwala użytkownikowi nie pobrudzić się, tak? Okej, mamy krok pierwszy. Zdefiniowaliśmy funkcję o małym priorytecie dla efektu końcowego. To może skupmy się na tym, co jest biznesowo najważniejsze dla producenta mazaków. Co jest główną wartością, którą dostarcza klientowi? Logo. Logo. Natomiast te kartki i to wszystko to jest zupełnie spontaniczna sprawa i to nie jest żadna ustawka. Ja nie wiem, co będzie dalej. Na kartkach mam pytania. Biała kartka, czarny mazak, czy pisze? Pisze. Czy jest to kolor czarny? Jak najbardziej. I właściwie
To wszystko. Są to na pewno główne funkcje. Jakbyśmy żyli w Stanach, to pewnie wymagana byłaby również instrukcja, która mówi o tym, że nie wolno tym karmić kota lub dziecka, żeby uniknąć pozwu sądowego. Natomiast tak, myślę, że opisałeś główne funkcje tego mazaka. Zahaczyliśmy o jakieś pomniejsze. I to jest przykład takiego pytania, które mogę zadać. Czasami, jeśli mam doświadczonych kandydatów, no to wchodzimy na bardziej techniczne tematy, tak? Ale staram się podawać problem i zobaczyć, w jaki sposób dana osoba do niego podejdzie. Tutaj mieliśmy mało złożone zadanie w temacie czegoś, co z czym każdy ma styczność na co dzień. Aha, czyli nie ma tutaj jakichś odpowiedzi złych albo dobrych, tylko bardziej sprawdzasz reakcję? Dla mnie nie ma. Cenię sobie to, kiedy dana osoba się nie poddaje, kiedy mimo tego, że temat jest dla niej obcy, próbuje znaleźć rozwiązanie, bądź mówi mi o tym, w jaki sposób będzie próbowała je znaleźć. Kwestie techniczne są na pewno ważne. Czego się można spodziewać od tej strony? Jakich umiejętności? Co trzeba umieć? Jakaś znajomość na przykład HTML-a, CSS-a? Czy to w ogóle w jakiś sposób mnie gdzieś stawia wyżej? Druga sprawa, język obcy. Angielski. Czy tester musi umieć? To jest bardzo dobre pytanie. Jeśli chodzi o język, jest to podstawa. Tutaj nie ma co się oszukiwać. Przynajmniej jeden język obcy jest wymagany. Większość firm w Polsce pracuje z zagranicznymi klientami. Cała dokumentacja, na podstawie której zdobywam wiedzę, jaką tak naprawdę też wytwarzamy podczas tego procesu, będzie w głównej mierze w języku obcym. Komunikacja wewnątrz zespołu, dobrze, może być w języku polskim, ale rozmawiamy z klientem, reprezentujemy firmę, dokumentacja, której stworzyłem, to jednak wymaga biegłej znajomości języka obcego. Jeśli chodzi o te kwestie techniczne, które mogą być wymagane na rozmowie, oczekiwane przez pracodawcę, to może zostawmy te języki programowania, bo rozmawialiśmy też o testerach manualnych, tak? Od nich nie będzie to wymagane i raczej nikt ich o to nie będzie pytał, chyba że w kwestii wiedzy takiej opcjonalnej, która będzie in plus, ale nie jest wymagana na początku. Myślę, że jeżeli osoba przygotuje się do rozmowy, zapoznając się z tym, jak wygląda proces wytwarzania oprogramowania, czyli będzie znała jakąś podstawową nomenklaturę, nazewnictwo, podstawowe zwroty, będzie mniej więcej wiedziała, jak wygląda komunikacja w zespole. Większość firm pracuje, może nie większość, dużo firm pracuje w metodyce zwinnej. Tam jest Scrum, który jest adaptowany. Za tym idą pewne cykliczne spotkania, w których się uczestniczy. Czyli teraz sprawdzacie sobie, co to jest metodyka zwinna, co to jest Scrum. I właśnie tak to powinno wyglądać. Myślę, że w internecie jest wystarczająco dużo wiedzy, która nawet jeśli na początku będzie czarną magią, odpowiednio zgłębiana da te hasła, które będą otwierały pewne drzwi na rozmowach. Ja bardzo sobie cenię, jeśli osoba nie ma doświadczenia w jakimś zakresie, ale wykonała pewne zadania, które pokazują, że jej zależy, tak? Bo wiadomo, że jeśli ktoś nie ma doświadczenia, będzie musiał wykonać tą pracę w domu, więc jeżeli kandydat na stanowisko testera udowodni, że tak naprawdę po godzinach, nieważne czym się aktualnie zajmuje, po godzinach będzie poświęcał część swojego prywatnego czasu, żeby się w to zagłębiać. Dla mnie jest to sygnał, że jest duża szansa, że ta osoba bardzo szybko się wdroży. Czy są jakieś dokumenty potwierdzające takie kwalifikacje, takie umiejętności? Są certyfikaty międzynarodowe, są organizacje, które dbają o to, żeby zakres tej wiedzy, która jest wymagana, żeby taki certyfikat uzyskać, był jak najbardziej aktualny. Jest kilka popularnych. Jest EQB, do którego przygotowujemy również w Codilli. Tak, tak. Jest EQB, jest bardzo popularne. I o ile sam certyfikat tak naprawdę nie pomaga w pracy, to moim zdaniem wiedza, która jest zawarta w dokumentach, na przykład do przygotowywania się, tak, do uzyskania takiego certyfikatu, jest bardzo pomocna nawet dla osób, które jeszcze nie zaczęły pracy. Myślę, że jeżeli osoba, która idzie na rozmowę rekrutacyjną, zgłębiła chociaż w stopniu podstawowym tak zwany sylabus ISTQB, będzie na pewno operowała podobnym słownictwem jak osoba, która ją weryfikuje, będzie rozumiała pytania, które są jej zadawane, będzie mniej więcej wiedziała, w którym kościele dzwoni. Czyli zgłębiła, to znaczy, że nie ma tego certyfikatu, ale wie, czym jest i na czym polega.
Tak. Materiały do tego certyfikatu są ogólnodostępne i myślę, że kursy przygotowujące do zdania takiego certyfikatu już w sposób bliższy praktyce pozwolą zgłębić tą wiedzę. To może powiem, co bym doradził osobom, które zaczynają bądź będą zaczynać tą przygodę z testowaniem. Jest bardzo dużo konferencji, na które można się zapisywać. Tam można zobaczyć, jak ta branża funkcjonuje. Są stanowiska firm, tak? Są wystawcy, gdzie można porozmawiać często z zespołami, które są odpowiedzialne za rekrutację, dowiedzieć się, co jest wymagane, co jest potrzebne, jacy specjaliści są aktualnie poszukiwani. Także mogę was wszystkich zaprosić na stanowisko Spirosoftu, jeżeli będziecie odwiedzać jakieś konferencje, gdzie będziemy gościnnie bądź w roli organizatora. Co jeszcze? Są organizacje crowd testingowe, gdzie można się zapisać i będąc jednym z wielu osób uczestniczyć w tym procesie. Jest to jakaś praktyka, którą można zdobyć i na pewno można wpisać w swoje CV. To będzie na pewno im plus podczas procesu rekrutacyjnego. Internet, bootcampy, kursy programowania, wszystko, co dorzuci te cegiełki, które w jakimś tam stopniu będą budowały te podstawy. Tytułem podsumowania poproszę Cię jeszcze o kilka rad dla osób, które dopiero zostaną w przyszłości testerami. Próbujcie, drążcie, nie bójcie się i do zobaczenia na konferencjach czy rozmowach rekrutacyjnych. I to by było na tyle. Dziękujemy serdecznie za spotkanie i za gościnę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.